Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Zwycięstwem 2-0 Pelikana Grabów zakończyło się starcie w Jankowach z miejscowym LKS-em. Spotkanie rozegrano w niedzielne przedpołudnie. Mecz toczony był w szybkim tempie, jednak sporo było niedokładności w grze. Jankowianie to rewelacja rundy wiosennej, którzy w niedzielę nie zagrali na miarę swoich możliwości. W pierwszej połowie po faulu na Damianie Michalskim sędzia podyktował jedenastkę dla Pelikana, którą wykorzystał sam poszkodowany. Na 2-0 podwyższył w drugiej części gry Sebastian Piechocki. Miejscowi nie wykorzystali kilku znakomitych okazji do strzelenia gola kontaktowego. Jednak trzeba przyznać, że lider tabeli przeprowadził kilka kontrataków, po których powinien zamknąć mecz. Piłkarsko dzisiaj lepiej nam ta gra wychodziła niż przeciwnikowi. No, oni na pewno mieli bardzo groźne stałe fragmenty gry i na to chciałem zwrócić moim chłopakom przed meczem i w przerwie uwagę, bo to był taki moment, gdzie na pewno Jankowy było groźne. Dobry mecz w zespole lidera klasy A rozegrał Damian Michalski. No, szczerze mówiąc, ciężki mecz. Udało nam się szybko strzelić bramkę z rzutu karnego. Troszkę mecz się ustawił po naszej myśli i skontrowaliśmy na 2-0 i dojeździliśmy do końca. Zamierzacie walczyć o awans do wyższej ligi, do okręgówki? No szczerze mówiąc, z każdego meczu na mecz gramy o zwycięstwo. Mamy zamiar zająć pierwsze miejsce, a co z awansem zadecyduje zarząd. Pelikan Grabów samodzielnie przewodzi stawce kalickiej klasy A. LKS Jankowy na 8. miejscu.